9 najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych w Calpe w Hiszpanii. Witamy w Calpe, jednym z najpiękniejszych miast na hiszpańskim wybrzeżu Morza Śródziemnego i wspaniałym kierunku podróży. Calpe to znane miasto położone w prowincji Alicante, na hiszpańskim wybrzeżu Costa Blanca, gdzie znaleźć można najprawdopodobniej główną atrakcję całego wybrzeża, wystającą do morza skałę Peñón de Ifac, a także jedne z najlepszych plaż w regionie. Miasto Calpe znajduje się zaledwie godzinę jazdy od międzynarodowego lotniska w Alicante, a w ciągu półtorej godziny można tu trafić z innego dużego lotniska, Walencji. Tętniące życiem miasto Benidorm oddalone jest zaś 25 minut od Calpe. Aby się tam dostać, skorzystać można ze specjalnego tramwaju L1 z Alicante do stacji Benidorm, gdzie następnie należy przesiąść się do L9 jadącego do Calpe. Tranzyt wzdłuż malowniczej trasy zajmuje około 2 godzin, a opłata wynosi mniej niż 7 euro. Innym połączeniem są również bezpośrednie autobusy z lotniska w Alicante, 4 razy dziennie. Podróż trwa półtorej godziny, a ich koszt to około 11 euro. Calpe to typowy hiszpański kurort, w którym nie zdarza się więcej niż 50 pochmurnych dni w roku. Latem jest tu gorąco, do 30 stopni Celsjusza. Woda nagrzewa się do 25-26 stopni, a miasto jest wręcz zatłoczone przez turystów. We wrześniu, październiku jest o wiele przyjemniej, plus 25-27 stopni. Woda również jest jeszcze ciepła, do 25 stopni we wrześniu, 23 stopni w październiku, a liczba turystów zmniejsza się każdego dnia. Listopad jest chłodny, a deszcz i wiatr są częstym zjawiskiem. Zabytki Calpe są dość interesujące i zróżnicowane, ponieważ w pobliżu miasta znajdują się zarówno atrakcje historyczne, jak i przyrodnicze. Co robić i zobaczyć w Calpe? Chociaż w okolicy Calpe jest wiele ciekawych miejsc, zalecamy przede wszystkim odwiedzenie atrakcji przedstawionych w tym filmie. Wiele zabytków Calpe znajduje się w odległości spaceru od centrum miasta, a do innych atrakcji można dojechać samochodem lub rowerem. Numer 1. Parque Natural de Peñal de Ifac. Jeśli chcesz nie tylko wygrzewać się w słońcu na plaży, możesz wybrać się na górę Peñón de Ifac, która przepięknie wyłania się z wybrzeża do morza. Bez wątpienia Peñón de Ifac jest niekwestionowaną gwiazdą Calpe i prawdopodobnie całego hiszpańskiego wybrzeża Morza Śródziemnego. Ta wapienna skała ma 332 metry wysokości i wraz z całą podstawą jest parkiem narodowym od 1987 roku. Ciekawostka. Jest to jeden z najmniejszych parków narodowych w Hiszpanii, o powierzchni zaledwie 53 hektarów. W zależności od tego, jak bardzo jesteś wysportowany, wędrówka na górę z Calpe może trwać od godziny, z parku do jaskini, do kilku godzin, jeżeli pójdziesz wyżej. Dolna część parku to bardzo przyjemny rezerwat z wyposażonymi ścieżkami spacerowymi. Można tam wybrać się na zwykły spacer i nie są do tego wymagane żadne specjalne buty. Trasa prowadzi do jaskini, po której zaczyna się już niezabezpieczona, skalista ścieżka, bardzo nierówna i śliska. Czasami tylko przymocowana lina wspinaczkowa rozciągnięta wzdłuż klifu może posłużyć za pomoc w utrzymaniu równowagi. Tutaj potrzebne już będą specjalne buty, a przygotowanie kondycyjne również nie zaszkodzi. Trasę na szczyt Peñón de Ifac może odwiedzić tylko 300 odwiedzających dziennie. Numer 2. Promenada w Calpe. Promenada biegnie wzdłuż plaży i oferuje szeroki wybór kawiarni, sklepów oraz wspaniały widok na morze. Jest to świetne miejsce, aby spędzić relaksujące popołudnie w towarzystwie przyjaciół, zjeść posiłek lub wypić koktajl w lokalnej kawiarni, a także obserwować pieszych oraz łodzie. Promenada w Calpe jest wyłożona kafelkami i udekorowana wysokimi palmami oraz daje piękny widok na skałę. To fantastyczne miejsce na wieczorny spacer. Jest bardzo długa, więc nowe miejsca do odkrycia będą pojawiać się każdego dnia. Numer 3. Plaże Calpe.
Calpe, którego linia brzegowa posiada 13 km długości, jest jednym z tych miast na Costa Blanca, w których znajduje się wiele zatoczek i punktów dostępu do morza. Plaże są certyfikowane i odznaczone błękitną flagą jakości. Po każdej stronie klifu znajdują się dwie fantastyczne piaszczyste plaże Calpe. Plaża Arena Ball i Playa de la Fossa. Z tego powodu większość ludzi przyjeżdża na wakacje właśnie do Calpe. Plaże posiadają bardzo wysokiej jakości piasek, a wody są krystalicznie czyste. Plaże są tak długie i szerokie, że w przeciwieństwie do pobliskiego miasta Benidorm, zawsze można znaleźć tam wolne miejsca. Udogodnienia przy plażach są rewelacyjne, a oprócz tego na samej plaży znajduje się wiele placów zabaw dla dzieci. Plaże otoczone są dziesiątkami restauracji i barów, oferujących szeroki wybór potraw, napojów i rozrywek. Inne godne uwagi plaże i jaskinie w Calpe to Cala del Morello, Playa del Cantal Roy, Cala El Raco, Cala La Calalga oraz Platja Mascarat. Numer 4. Mirador Morro de Tois. Mirador Morro de Tois to punkt widokowy położony na wzgórzu, około 5 km na zachód od centrum miasta Calpe, i jest łatwo dostępny samochodem. Ze szczytu można podziwiać spektakularne widoki na wybrzeże. Punkt widokowy znajduje się na górze o wysokości 300 metrów nad poziomem morza i stanowi naturalną granicę między gminami Calpe i Altea. Z jego szczytu możemy podziwiać piękny, panoramiczny widok na gminę Calpe, a także zatokę Moraira, zaś w pogodne dni nawet wyspę Ibizę. Z drugiej strony, jeśli spojrzymy na południe, naszym oczom ukażą się widoki na przystań Greenwich, miasto Altea i drapacze chmur miasta Benidorm. Numer 5. Salt Lake Las Salinas. Las Salinas de Calpe znajduje się bardzo blisko Peñón de Ifac, w samym centrum miasta. W XIX i XX wieku solniska były dla Calpe niezwykle ważne. Słone bagna i rybołówstwo były kluczowe dla gospodarki miasta. Sól była konieczna do konserwacji żywności, a Calpe wykorzystywało ją do sprzedaży swoich połowów. Dziś miejsce to jest domem dla wielu ptaków wędrownych, które znajdują tu miejsce odpoczynku. Wśród wielu gatunków można zobaczyć m.in. piękne i eleganckie różowe flamingi oraz białe bociany. Oprócz tego możesz cieszyć się pięknem okolicy dzięki okrągłemu szlakowi spacerowemu, który prowadzi przez tereny solnisk. Rada. Aby zobaczyć ptaki z bliska, do plecaka koniecznie włóż lornetkę, a oprócz tego weź ze sobą jakiś środek odstraszający komary. Numer 6. Baños de la Reina. Łaźnie Królowej lub Los Baños de la Reina to stanowisko archeologiczne nad brzegiem morza w Calpe. Chociaż miejsce to znane jest obecnie jako Łaźnie Królowej, w rzeczywistości była to starożytna hodowla ryb. Rzymianie we wczesnych wiekach stworzyli tu rodzaj fabryki do solenia ryb. Od początku XVII wieku fabryka stała się znana jako Los Baños de la Reina, co tłumaczy się właśnie jako Łaźnie Królowej. Łaźnia jest stosunkowo dobrze zachowana, chociaż erozja morska zatarła niektóre jej części. Numer 7. Stare Miasto. Stare Miasto to miejsce historyczne i mała dzielnica położona w samym centrum Calpe. Stare Miasto Calpe jest prawdopodobnie najczęściej odwiedzanym miejscem w mieście i bardzo niewielu turystów omija tak malownicze miejsce. W starej dzielnicy możesz w pełni doświadczyć hiszpańskiego stylu i zanurzyć się w przeszłości. Zobaczyć tam można przeplatające się wąskie uliczki z niskimi tradycyjnymi domami, z których wiele pomalowanych jest na jasne kolory, oraz place, na których mieszczą się kawiarnie, bary, a także restauracje ze stołami na świeżym powietrzu. Jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc są kolorowe schody Calpe, znajdujące się przy ulicy Calle Puchalt. Na terenie Starego Miasta znajduje się kilka muzeów, a także pozostałości muru twierdzy i unikalna katedra La Iglesia Antigua, wykonana w mauretańskim stylu gotyckim.
Dominującym i centralnym miejscem w Starym Mieście w Calpe jest kościół katolicki Parroquia Virgen de las Nieves, położony na Plaza de la Villa. Numer 8. Port w Calpe. Wizyta w porcie i marinie w Calpe powinna znajdować się wysoko na liście miejsc do odwiedzenia. Ciesz się relaksującym spacerem po porcie rybackim, odwiedź targ rybny i aukcję. Wybierz się na spacer u podnóża Calpe Rock. Opalaj się na lokalnej plaży. Rób zakupy na miejscowych straganach i skorzystaj z najlepszego wyboru restauracji z owocami morza w Calpe. Numer 9. El Paseo Ecológico Príncipe de Asturias. Wychodzące z portu nabrzeże Księcia Asturii jest jedną z najbardziej malowniczych promenad Calpe. Nasyp ten biegnie wokół części przylądka Ifac, u samego jego podnóża i graniczy z morzem. Jest to idealne miejsce na spacery wśród palm, stromych klifów oraz samego morza. Z każdego punktu promenady otwierają się piękne widoki na Morze Śródziemne, a zwisająca skała Ifac pojawia się w całej swej wspaniałości i mocy. W tym filmie dowiedziałeś się o 9 najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych w Calpe w Hiszpanii. Wspaniale rozmieszczone platformy widokowe, kolorowe stare miasto, niesamowite tereny spacerowe, zabytki i inne ciekawe miejsca, które pozostawią wiele wrażeń oraz niezapomnianych żywych wspomnień. I to by było na tyle. Byłeś już w Calpe lub planujesz wkrótce podróż? Napisz o tym w komentarzu poniżej. Dziękuję za oglądanie.